Nie będę witał się drugi raz tego samego dnia, byłoby to totalnie bez sensu, ale tak, jest to drugi film dzisiejszego dnia, bo stwierdziłem, że tyle się dzieje, że fajnie by było jakby wszystko uporządkować, wszystko dać w jedno miejsce i zrobić wam takie newsy, ale w sumie to są newsy z jednego tematu, bo po filmie Wardenga wydaje mi się, że Wardenga wiedział, że ten film będzie bardzo mocny i bardzo wiralowy i w ogóle, ale raczej nie spodziewał się, że aż tak bardzo e, pójdzie daleko, bo naprawdę zaszło daleko i to, co się wydawało, po ostatnim filmie Sylwestra Wardęgi jest zaskakujące, ale w sumie pozytywne. Bo to, co najważniejsze, czyli to, że prawdopodobieństwo poniesienia konsekwencji za swoje czyny, jakieś realne konsekwencje, a nie tylko u na YouTubie, ktoś się da dislajka, jest coraz większa. Bo coś, co było bardzo niespodziewane, to jest to, że premier wypowiadał się o wardenze oraz o tej całej sytuacji. Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa Wykorzystywał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnich, krzywdzić nieletnie dziewczyny. Musimy wszyscy, na czele z państwem polskim, ale nie tylko, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania to są naprawdę. Donald Tusk też się wypowiadał o tym. Państwo polskie, mimo tak wielu przykładów bezkarności, bezczelności w Polsce, nie zrobiło nic w tej kwestii. Komisja okazała się fikcją, nadal nie słyszymy, by kogoś pociągnięto do odpowiedzialności. To nie trzeba czekać na pana Wardęgę, na pana Sekielskiego. Od tego powinno być państwo, żeby chronić nasze dzieci. Od... No i wiadomo, niedługo wybory, dlatego teraz tak każdy sobie gada piarowo, jakby ich to obchodziło bardziej niż faktycznie obchodzi, ale dla nas to jest na plus, dzięki temu, że teraz są wybory, więc prędzej będą chcieli Coś z tym zrobić i pokazać, że faktycznie potrafią, jakby, dojść do sprawiedliwości. Dlatego, takie rzeczy jak na przykład to, że nawet w radiu już mówią o tej całej sytuacji raczej coraz mniej szokuje. Naprawdę jest takim promykiem nadziei, tak szczerze. Złożył je wiceminister sprawiedliwości, a dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez youtubera o pseudonimie Stu. Wczoraj w internecie inny youtuber opublikował film pod nazwą Pandora Gate. W filmie pod adresem youtubera Stu padają poważne zarzuty. Powiązywanie kontaktu z małoletnimi dziewczynkami 15-13 lat. Proceder ten mógł mieć miejsce co najmniej od 2013 roku. Mówi wiceminister Piotr Cieplucha. Coś, co było do przewidzenia, ale w sumie nie aż tak szybko. Nie spodziewałem się aż tak szybko to się wydarzy, to to, że Fame wykluczyło bok z działalności w Federacji. Dali oni oświadczenie, gdzie piszą. Jako prezes zarządu spółki zarządzającej Federacją Fame oświadczam, że Michał Baron został de facto wykluczony z bieżącej działalności Federacji w trybie natychmiastowym. Decyzja została podjęta z powodu podejrzeń dotyczących bardzo niepokojących zachowań Michała Barona w okresie przed rozpoczęciem działalności Federacji. Oświadczam również, że władze Federacji nie posiadały wiedzy dotyczącej wspomnianych zachowań. O dalszych krokach natury formalnej Federacja poinformuje na oficjalnych kanałach Fame w mediach społecznościowych. Jednocześnie na Należy zaznaczyć, że Federacja podejmie natychmiastowe i stanowcze kroki względem innych osób występujących na naszych galach, wobec których skierowane zostały publicznie poważne zarzuty w związku z tą sprawą. To było szokujące, biorąc pod uwagę, że Boxer, no naprawdę, jest tam jednym z w sumie założycieli tego wszystkiego. Więc to, że ich, jego wykluczyli z tej spółki, to już jest mocny statement. I to był początek lawiny, bo kolejny statement wyszedł, tym razem od GBS-a, który też w sumie. GBS został trochę tak zbudowany przez Boxera od początku, tak można trochę powiedzieć. Ale dali oni krótki, ale stanowczy Statement. W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń, które wstrząsnęły całą Polską, postanowiliśmy wydać krótkie, lecz jednoznaczne oświadczenie w sprawie współpracy z Michałem, Bogzielem Baronem, który przez wiele lat promował nasze produkty. W świetle dotychczas przedstawionych zarzutów, zdecydowaliśmy się zakończyć współpracę z Michałem, zespół GBS. Co też ciekawe, to Szyszka, czyli trener Bogzela z Dubiela, też postanowił zawiesić współpracę z tymi panami. A co jeszcze bardziej ciekawe, to jeden z właścicieli Fame, czyli Pasternak, dał na Instagramie komentarz do tego całego oświadczenia, czyli. w pewne sytuacje i zachowania, które budzą mój w... Trend I których nigdy nie zaakceptuję. Sam jestem ojcem, mam córkę, nie chcę nawet myśleć, co czują rodzice tych dziewczynek i co zrobiłbym na miejscu tych rodziców. Do wszystkich, którzy mają z tym cokolwiek wspólnego, nie chcę was znać i już nigdy żadnemu z was nie podam ręki. Więc atmosfera tam prywatnie w Fame raczej nie jest najlepsza. Nie dziwię się. Tak samo nie dziwię się, że prawdopodobnie to już jest koniec Goats. Wardenga się o tym wypowiadał, jak on to widzi. Jak widzisz projekt Goats po Pandora Gate? Ciężko na razie wyrokować. Czekam na materiał konopa, wiem mniej więcej co tam jest, wtedy sobie siądziemy wszyscy z kołcami i sobie poważnie porozmawiamy. W sumie ja się cieszę. Niech Wardęga wróci tam, gdzie najlepiej mu to wszystko szło. Czyli właśnie to, co wrzucił wczoraj. Bo i tak to Goats szło w złą stronę. No, chyba że jakoś magicznie wrócą. Nie, może w innej obsadzie i może będą tworzyć coś ciekawszego. Kto wie. Jak już mówimy o rzeczach skończonych, to kamerzysta też wydał oświadczenie na swoim Instagramie. Twierdzi, że znalazł się razem z Markiem na tej imprezie, dlatego że tylko nocował u Stuarta, On tych dziewczyn w ogóle nie znał. No i w sumie z jakąś 21-latką tylko przez Bywał i tylko z nią gadał, bo z innymi to w ogóle nie gadał. przecza temu, że mieli jakieś większe szklanki. On podobno tylko wino pił z tą 21-latką. Jest to ogólnie ciekawa próba na ocieplenie swojego własnego wizerunku, jakby każdy zapomniał, jakie inne rzeczy ta osoba robiła. Coś, co na to nie jest ciekawe, to jest to, że Konopa materiał zostanie opóźniony ze względu na to, że Wardenga wrzucił na Insta Story. Udało im się przekonać jedną dziewczynę, która zabrania Konopskiemu używania zapisów rozmów i screenów od niej. Podobno ma wystąpić wideo wybielającym chłopaków. Ciekawe, czym ją przekonali. No i to jest sprytne ze strony Wardęgi, bo teraz jakby chcieli użyć jakiejkolwiek dziewczyny do ocieplenia wizerunku, to już będzie to dziwnie wyglądać. Jakieś przekupstwa, czy cokolwiek takiego zastraszania nie wiem, jak oni mogą z tym żyć tak szczerze. Ale w sumie to tylko oznacza, że i tak już się przyżyczali do jakichś takich większych demonów, że takie przekupstwa i tak dalej nie mają dla nich znaczenia. Coś, to co też nie ma zbytnio dużego znaczenia w tej całej sytuacji, ale coś tam dodaje, stety lub niestety. To są głosówki, fagaty, które wyciekły, lub może i nie, nie wiem, ale psychotrop udostępnił na swoim Instagramie. No i w skrócie, Stu chciał opłacić jej waginoplastykę. Że tutaj to oni się nawet zasponsorować waginoplastykę, żeby 19 lat, żeby moja wyglądała, wiesz, jak taki, u takiej laleczki, że nic nie wystaje, jest tak jak przecięcie kartką od papieru. Dubiel nagrywał wszystkie kłótnie stu i fagaty, prawdopodobnie, aby mieć na nią jakieś teczki. Dubiel siedział ze z boku i to wszystko nagrywał i Dubiel nagrywał nasze kłótnie, żeby mieć jakby na mnie rzeczy, że jak ja bym coś o siłacie powiedziała czy coś, no to oni mają na mnie rzeczy, jak ja, bo ja jestem często jakby jak się denerwuję, no to jestem trochę agresywna. Tu w trakcie ich związku spotykał się z innymi dziewczynami i zdradzał fagatę. Była też taka sytuacja, że ja byłam ze Stewartem w związku, no ja często znajdywałam na jego telefonie, że pisał z innymi dziewczynami, z się z innymi dziewczynami, nawet z innym dziewczynami, jak ze mną był. I jakaś tam była głosówka z wczoraj, która kontynuowała narrację o tym, że Wardenga chce zwalić na nią winę. O, o czym za chwilę pogadamy i tak dosłownie przeczytałem od Loba w to na Twitter, dosłownie 1 do 1 to, jak ona to streściła, bo bardzo ładnie to zrobiła. Słuchaj, on do mnie dzwoni i mówi, czemu ty podałeś imię jednej z dziewczyn, a ja mówię, no bo już stresowałam, odpowiedziałam na tym, na stories. A on, masz nie podobać żadnych danych, Po co to robisz? A on ja mówię, stary, no ale Julek jest milion. Co ty w ogóle gadasz? I też się spytałam, czemu mnie w to wciągasz, przecież gadaliśmy o tym tysiąc razy. Ty wiedziałeś na ten temat, ja nic nie wiedziałem. Zawsze mi się pytałaś i ja nic nigdy nie wiedziałam. A on. Tak, tak, jasne, nikt nic nie wiedział. Coś tam, coś tam i się rozłączył, bo powiedziałam, że on wiedział. On stary to nagrywa specjalnie po to, żeby odwrócić od siebie uwagę. O... I to wygląda takie trochę ocieplanie wizerunku, fagaty kosztem tego, że i tak wie, że jakby wizerunek Stuarta nie może być gorszy. Więc po prostu takie coś robi, aczkolwiek nie wiem. Bo fagata na story udostępniła prywatną wiadomość, którą wysłała do Sylwersa Wardengi wczoraj o 23.43. Sylwester jesteś tak samo zamieszany w tą całą sprawę jak cała reszta, na którą nagrywasz, żeby tylko odwrócić uwagę od siebie i twoich dram. Dobrze wiesz, że ja nic więcej nie wiedziałam, a za to ty od dwóch i pół roku dobrze wiesz o wszystkim, siedzisz cicho tylko po to, że dobrze na wszystkim zarabiasz. Taka jest cała twoja moralność. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Nie strasz mnie, nie wiem czemu mnie mieszasz, gdzie wiesz, że ja nic więcej nie wiem bo gadaliśmy o tym i mnie wypytywałeś, kropka, kropka, kropka. Tutaj abstrakcja totalna, w sensie, no to jest po prostu, fa Fagata mówi emocjami ewidentnie i w ogóle jakkolwiek nie myśli, no bo jak on chciał najbardziej za zarobić? Nie wiem, on czekał dwa pół roku z tym wszystkim, żeby poczekać na jakieś lepsze cpm -y, bo teraz są lepsze cpm -y niż dwa pół roku temu? No wątpię, po prostu zbierał dowody, może, nie wiem, jakieś pogłoski słyszał dwa i roku temu, jak już. Ale wydaje mi się, że Fagata podważająca rzetelność Sylwestra Wardengi to coś, co przynajmniej u mnie nie przejdzie. Aczkolwiek, kto wie, może za rok, może za dwa się zdziwię. I faktycznie ma rację. Ale nie, 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 nie co ja w ogóle mówię. To tyle z tych skróceń wszystkiego. I jeszcze była taka mini potyczka sukanek oraz fagaty, ale to też muszę w oddzielnym, bo chciałem jeszcze wam dzisiaj wrzucić te szybkie newsy, żebyście tak pod koniec dnia byli na bieżąco ze wszystkim. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro i miłej, spokojnej nocy ci życzę. Weź sobie odpal coś innego niż YouTube'a pod koniec, żeby, żeby ci się koszmary nie, nie, nie śniły no i teraz Update, widzę, że Boxdale wrzucił film. Wrzucił film, gdzie pierwsze 5 minut obejrzałem yy, i chyba wydałem się na OK o przeprosiny, ale potem Olciak weszła i w sumie to się dziwnie zaczęło robić. Nie wiem, dawanie Olciak do filmu jako formy obrony. No nie wiem jak to się skończy, wszystko się okaże. Jutro obejrzę wraz z wami drugi raz, bo pierwszy raz chcę sam, żeby nad Jakby trzeźwo do tego podejść, wiadomo o co chodzi. A jeszcze Freeze dążył odpowiedzieć Wardędze, bo Wardenga na swoim streamie powiedział tak: Czy będzie coś na Freeza? Nie będzie, ale niedużo tam brakowało. No I Freeze napisał. Moi sylwka jest dla mnie bardzo krzywdząca, ponieważ nigdy nie było sytuacji, gdzie niewiele brakowało, czy było blisko. Jeśli do kogoś kiedyś pisałem, to natychmiast jak dochodziło do rozmowy, zawsze pytałem o wiek. Jak ktoś mi nie odpisał, jak mówi Sylwek, nie mogłem też zweryfikować wieku, ale to nie Oznacza, że było blisko. Szkoda, że przedstawił to w taki sposób, bo to naraża mnie na niepotrzebne spekulacje. Prawda jest taka, że zawsze sprawdzałem z kim mam do czynienia, ile ta osoba ma lat, i interesowałem się tylko dziewczynami w podobnym wieku do mojego. A jeśli chodzi o ofiary i sprawców, cała sytuacja jest mocno oburzająca i obrzydliwa. Współczuję bardzo wszystkim, którzy, zosta którzy zostali skrzywdzeni. Wierzę im, mam głęboką nadzieję, że sprawców samą srogo ukrani przez wymiar sprawiedliwości. I o to mi chodzi, nie? Tyle się dzieje, że ja nie potrafię na Ed Newsów zrobić, żeście byli na bieżąco pod koniec dnia, bo i tak nie będziecie pewnie. <laughs>